Cześć. Wiele zdjęć przyrodniczych powstaje dzięki naprawdę, wierzcie nam, ciężkiej pracy. Długie oczekiwanie w czatowniach, całodzienne wyprawy z ciężkim sprzętem po bezdrożach, ale czasami nawet do fotografa przyrody uśmiechnie się szczęście i zrobi piękne zdjęcia bez większego wysiłku. Tak było w tym przypadku. Locha zbudowała swój barłóg widoczny jak na dłoni, na samym brzegu wąskiego kanałku, nad którym często bywamy. Niektórzy z Was pamiętają być może film o Bączku albo ten zatytułowany Na skraju trzcinowiska. Oba powstały niemal dokładnie w tym samym miejscu. Przez kilka kolejnych poranków mieliśmy okazję obserwować, jak dzicza rodzina wita nadchodzący dzień. Locha wstaje niemrawo, przeciąga się. Leniwym kroczkiem okrąża gniazdo, by znowu się położyć. Karmi młode, a warchlaczki potem dokazują wesoło. A gdzieś koło 7-8 całe towarzystwo znika w trzcinowisku, by pojawić się w okolicach barłogu dopiero przed zachodem słońca. Zapraszamy Was teraz do domu dziczej rodziny.
Jeżeli filmik Wam się podobał, zasubskrybujcie nasz kanał. Do następnego razu. Cześć.